Witam wszystkich w kolejnym odcinku Legend Polskiej Kulturystyki. Jest to odcinek specjalny. Jestem dzisiaj w siedzibie Związku naszego krajowego, a ze mną jest jedna z osób, która wie chyba najwięcej. Razem z panem prezesem Filebornem, to chyba pan jest zaraz po nim osobą, która może powiedzieć tutaj najwięcej o polskim związku, czyli pan Andrzej Michalak, witam. Dzień dobry. Słuchajcie, to będzie troszeczkę inny wywiad niż zawsze, ponieważ nie będę zadawał tak naprawdę pytań, po prostu pozostawiam wolną rękę, bo sami się przekonacie, że pan Andrzej wspaniale zna historię polskiego związku, a do tego wspaniale i naprawdę z wielką pasją o tym opowiada, więc może po prostu przejdziemy do tego, że zadam takie podstawowe pytanie, w którym roku powstał związek, co było przed, a już panu pozostawiam wolną rękę, może pan się rozwinąć. Związek powstał w 1989 roku. Historia kulturystyki, no bo wtedy jeszcze kulturystyki, w Polsce sięga roku 56, kiedy osoba uznawana za ojca polskiej kulturystyki, redaktor Stanisław Zakrzewski, zaczął promować ten rodzaj aktywności fizycznej w magazynie Sport dla Wszystkich. No to było możliwe dzięki tej odwilży politycznej, która tutaj nastąpiła, bo przedtem zarówno kulturystyka, jak i brycz, tenis, karate, tego typu rzeczy były tutaj no, niemile widziane w naszym kraju, bo były uważane za takie wymysły tej burżuazyjnej kultury czy ideologii, bo przyszły z Zachodu. No ale po 1956 roku udało się redaktorowi Zakrzewskiemu, że tak powiem, wskoczyć z tymi propozycjami do tego magazynu Sport dla Wszystkich, który no, był rozchwytywany wtedy w Polsce. To był najpierw miesięcznik, potem dwumiesięcznik. No i on w zasadzie dał podwaliny pod rozwój tego sportu przez to, że zapoznał szerokie rzesze młodych ludzi, no, czytelników tego magazynu, z tą nową formą ćwiczeń. I pomimo, że były to trudne czasy od strony ekonomicznej, prawda, gospodarczej, to rozwój tych klubów kulturystycznych, które wtedy generalnie były głównie w TKKF-ie, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, no ale również LZS, powiedzmy tam nawet w wojsku, no był tak burzliwy, że po paru latach już liczono to w setkach klubów, na 400 klubów. Więc odzew, jakby ten feedback społeczny był niesamowicie mocny i silny i po prostu to się spodobało, ludziom spodobało. To nie znaczy wcale, że się od razu spodobało władzom ówczesnym, zarówno politycznym, jak i sportowym, no, które chyba nie do końca wiedziały, na czym to polega dokładnie. Zresztą ten sam efekt mieliśmy jeszcze chyba do roku gdzieś 2000, że wielu prominentnych polityków czy działaczy sportowych z innych dziedzin nie bardzo zdawało sobie sprawę, na czym ten sport polega. No, problemem tego sportu jest to, że to, co widzimy na scenie, co wykonują zawodnicy, nie odpowiada temu, co się robi na treningach. Bo jak ktoś przyjdzie na zawody, jak oni wtedy przychodzili i widzieli prężących się, czy napinających mięśnie kulturystów, to myśleli, że pewnie tak się trenuje cały czas, przed lustrem, stojąc gdzieś tam w klubie. I dopiero, że tak powiem, rozpowszechnienie się siłowni, takie powszechne, no między innymi poprzez gwiazdy show biznesu, które muszą ładnie wyglądać i zgrabnie, również przez polityków, doprowadziło do tego, że oni zajrzeli za kulisy, czyli do siłowni i zobaczyli, że to jest po prostu podnoszenie ciężarów, prawda, w odpowiednim stylu. I to zmieniło no, pojmowanie tego sportu przez tych ludzi na świeczniku, na szczycie. No i dzięki temu umożliwiło pewne decyzje. Przez pierwszą połowę lat 60. kulturystyka była elementem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, który zmienił nazwę na Polski Związek Podnoszenia Ciężarów i Kulturystyki. Kwintesencja jest taka sama, podnosimy ciężary. Tylko, że tam podnosimy ciężary kształtując bardziej siłę, czyli bardziej to idzie również w stronę kształtowania silnych impulsów układu nerwowego. Natomiast w kulturystyce no, idzie w stronę kształtowania sylwetki, umięśnienia, a siła jest jakby tylko narzędziem do tego służącym. Doszło do tego, że no, zaczęto organizować pierwsze zawody sportowe, pierwsze kursy dla instruktorów i trenerów, które właśnie redaktor Zakrzewski prowadził. W starych zdjęciach widzimy, że panowie siedzą na trawniku czy na łączce gdzieś tam, a redaktor Zakrzewski stoi i wykłada, zapoznaje z tymi podstawami treningu siłowego. Dziwiło mnie trochę, że władze ówczesne nie kupiły tego, nie poparły szybko, bo przecież to szło w ich takim wymarzonym kierunku. No budujmy zdrowego, młodego, silnego człowieka, prawda? Te wszystkie elementy są potrzebne do wielu dziedzin, na przykład no, do służby w wojsku, nie wiem, policji. Na każdym stanowisku, jeśli człowiek jest zdrowy, silny i sprawny, to pracuje wydajniej.
A oni tego nie kupili, bardziej się tak tylko koncentrują na tym jakby narcyzmie, czyli że to jest no jakby kształtowanie sylwetki, no, czyli takiego ego pod tym, w tym kierunku. Natomiast zapomnieli troszkę o tym podstawowym, o podstawach tego sportu, czyli kształtowaniu zdrowego, silnego i sprawnego człowieka, no wtedy jeszcze mężczyzny. No właśnie, dlaczego mężczyzny? Dlatego, że kulturystyka zarówno na świecie, no jak i w Polsce przez pierwsze kilkadziesiąt lat rozwoju obejmowała jedynie sporty męskie, czyli kulturystykę męską. I w zasadzie jedynie to były cztery kategorie, 70 kg, 80, 90 plus 90 i na tym polegały zawody. Zmiany przyszły oczywiście z poziomu światowego tym razem. I w latach, na początku lat 80. zaczęto wprowadzać kobiece odmiany tych sportów, czyli kulturystykę kobiet wtedy, no jak również pary mieszane, które składały się z kulturystki i kulturysty. No potem szybko weszły jeszcze kategorie juniorów, weteranów też w tym czasie. Także coraz szersze jakby kręgi społeczne zaczęły obejmować nasze sporty. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego, że partnerki kulturystów, czy to żony, czy narzeczone, czy jeszcze inne, zaczęły zaglądać na siłownię z ciekawością, co ci mężczyźni tam robią, prawda, czy tam nic się zdrożnego nie dzieje. No ale jak zaczęły, tak, takie wywiady były fajne. A jak zaczęły zaglądać na siłownię, zaczęły dotykać ciężarów, prawda, to jest sztangielek generalnie. No i to im się bardzo spodobało. Potem poszło to w kierunku takim, że ci słynni zawodnicy, jak Frank Zane, jego żona Christina, no zaczęły już dawać pokazy w parach, prawda? Czy ta Christina, jego żona, no musiała już zacząć ćwiczyć, żeby również ładnie wyglądać, no próbując, no może dorównać to za duże słowo, ale przynajmniej być odpowiednią partnerką dla swojego męża. Tak szeroką ławą kobiety na punkcie naszych sportów, że w tej chwili na niektórych wielkich zawodach międzynarodowych jest lekka przewaga startujących kobiet niż mężczyzn. Ciekawe były lata 1960, dlatego że pomimo, że kulturystyka nie była oficjalną dyscypliną uznaną przez Ministerstwo Sportu, ówczesny ten Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, no to jednak popularność tej dyscypliny była taka, że zaczęto organizować zawody. I były takie słynne zawody właśnie w Sopocie organizowane co roku w pierwszej połowie lipca, na które zjeżdżała się czołówka kulturystyczna i praktycznie były to Mistrzostwa Polski, tylko że oficjalnie można było tego tak nazwać. One się odbywały przez 10 lat i była to fantastyczna promocja tego sportu, dlatego że ci zawodnicy no, po zawodach szli na plażę i, że tak powiem, promowali ten sport no, wśród szerokich mas, budząc oczywiście podziw i zachwyt panów, którzy się tam, i pań pewnie, którzy tam akurat na tej plaży się znajdowali. I to była fantastyczna promocja. No potem przez te pierwsze 5 lat pobytu jakby kulturystyki pod zarządem Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów doszło potem do nieporozumień głównie na tle finansowym. To znaczy redaktor Zakrzewski, który objął funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów i Kulturystyki, uważał, że nieproporcjonalnie, niesprawiedliwie są te środki dzielone, jakie związek dostaje z budżetu państwa, że za mało jest na kulturystykę przeznaczane i w ramach jako protest po prostu zrezygnował z tej funkcji. Podał się do dymisji i wycofał kulturystykę z Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, przeniósł ją do Towarzystwa Krzemienia Kultury Fizycznej. I tam, że tak powiem, pod skrzydłami tego TKKF-u, no to było kolejne prawie 30 lat historii rozwoju kulturystyki w Polsce. Ja miałem przyjemność włączyć się w tę pracę w 1981 roku. No, przechodząc te wszystkie szczeble od tam jakiejś funkcji w ognisku TKKF Syrenka, poprzez zarząd dzielnicowy TKKF, zarząd stołeczny TKKF, a wreszcie mnie tam wytypowano, że wziąłem udział w wyborach do tak zwanej Centralnej Komisji Kulturystyki przy zarządzie głównym TKKF. I to było to ciało, które wtedy zarządzało kulturystyką. No i właśnie w latach 80. tam się zmieniły te władze na takie bardzo dynamiczne i myśmy wiele rzeczy zrobili, między innymi jedną z podstawowych to było przetłumaczenie aktualnych przepisów z organizacji sędziowania zawodów IFBB. I w sumie ta prężna działalność tego nowego zarządu Centralnej Komisji doprowadziła do tego, że udało się przeforsować ideę zorganizowania
pierwszych w bloku wschodnim mistrzostw Europy w kulturystyce. W żadnym z krajów bloku wschodniego, oprócz Czechosłowacji, to był właśnie ciekawy wyjątek, Czechosłowacja i jej władze sportowe uznały kulturystykę za dyscyplinę sportu w 1964 roku i od tamtego czasu istniał tam po prostu związek, Krajowy Związek Kulturystyki. I otrzymali pieniążki na udział w zawodach zagranicznych, na szkolenia i tak dalej. A we wszystkich innych krajach nie. Jak opisuje to Ben Wider w swoich takich wspomnieniach Brothers of Iron, taka książka była jedna z, chyba z ostatnich napisana przez Bena i Joe Widerów. On opisuje tam wspaniale swoje wizyty w różnych krajach tego bloku socjalistycznego, między innymi w Polsce, spotkanie z premierem Cyrankiewiczem i właśnie w Moskwie. No i tam w Moskwie usłyszał uprzejme nie. Tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego tamtejsze władze zgodziły się zarejestrować Federację Kulturystyczną Radziecką jeszcze wtedy. W każdym razie to bardzo przyhamowało te rozwój oficjalnych struktur również w Polsce i we wszystkich innych krajach bloku wschodniego. Natomiast nam udało się wtedy, działając w tej Centralnej Komisji Kulturystyki w TKKF-ie, przeforsować ideę czy zgodę władz państwowych na zorganizowanie pierwszych mistrzostw Europy w bloku wschodnim w Polsce, w Warszawie. I one się odbyły w 1986 roku w Warszawie. I to rzeczywiście był przełom również właśnie w sensie odbierania kulturystyki, bo tam i transmisja telewizyjna jakaś była krótka. No i przede wszystkim ci wszyscy dygnitarze sportowi ówcześni przybyli na tę imprezę i polityczni działacze i zobaczyli, jak to fajnie wszystko wygląda. Porozmawiali z podziałaczami międzynarodowymi, EBB. No, zresztą Ben Wider pracował dość intensywnie na tym, żeby w Polsce pomóc to rozwinąć. No to on przeforsował zgodę na przystąpienie TKKF-u do IFBB. To otworzyło drogę do wysyłania prezentacji na zawody międzynarodowe, to były Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, aczkolwiek nie od razu można było to realizować z powodu po prostu braku środków finansowych. W 1982 roku pierwsza polska reprezentacja pojechała na Mistrzostwa Świata. One były tutaj chyba w Brugge w Belgii. Skromne, niepełne reprezentacje były wysyłane zarówno na Mistrzostwa Świata i Europy. Między innymi właśnie Waldemar Noll, Paweł Filebon, Paweł Przedlacki, Marian Wysocki. No to Janusz Wok stanowili jakby podstawy tych reprezentacji. No i zaczęli chłopcy zdobywać medale. Te pierwsze medale oczywiście właśnie posypały się akurat na tych mistrzostwach na Torwarze w Warszawie. Paweł Filebon to wtedy srebrny medal, Wysocki brązowy medal. No i te właśnie mistrzostwa w Warszawie w związku ze swoim oddziaływaniem na te szerokie gremia polityczne, sportowe i tak dalej, pozwoliły nam uzyskać zgodę na założenie Polskiego Związku. To stało się dzięki poparciu i inicjatywie ówczesnego prezesa TKKF-u, pana Mieczysława Borowego, który został pierwszym prezesem Polskiego Związku i przez dwie kadencje tę funkcję pełnił. I on w zasadzie, jemu zawdzięczamy przeforsowanie tych wszystkich formalności tam na szczeblu rządowym i władz sportowych. Kolejnie zaczęliśmy wysyłać reprezentacje zarówno na imprezy kulturystyczne, międzynarodowe, jak i trójbojowe, bo to powstał Polski Związek Kulturystyki i Trójboju Siłowego. Te dwie dyscypliny były nierozłącznie związane ze sobą historycznie. W zasadzie trójboiści wywodzili się pierwsi trójboiści z kulturystów, co ciekawe, nie z ciężarowców. I oni, po prostu kulturyści, którzy odkryli w sobie pewne predyspozycje do podnoszenia dużych ciężarów w tych bojach, jakie w trójboju siłowym występują, czyli wyciskanie sztangi leżąc, przysiad i martwy ciąg, postanowili, mieli ochotę porównywać się, startować w zawodach, rywalizować. I to właśnie rozwinęło się na moich oczach, dlatego że ja też zostałem skaperowany w klubie przez trenera, który formował reprezentację na Mistrzostwa Polski. No i zacząłem ćwiczyć pod kątem bardziej trybu siłowego i startowałem chyba w 3-4 Mistrzostwach Polski. Tak się złożyło, że pierwsze Mistrzostwa Polski można było zorganizować w 1977 roku. W kulturystyce były w Krakowie, a w trójboju siłowym chyba w Pabianicach, w Tomaszowie, albo w Piotrkowie Trybunalskim, gdzieś w tych rejonach. W każdym razie ja też na tych zawodach startowałem. No i od tego czasu już regularnie, rok po roku,
udało nam się organizować Mistrzostwa Polski, no skoncentrujmy się na kulturystyce bardziej. No i to oczywiście bardzo ładnie usystematyzowało ten jakby kalendarz imprez i cały cykl zawodów, dlatego że wiadomo, Mistrzostwa Polski są najważniejsze, to inne zawody regionalne czy ogólnokrajowe dopasujemy do tego głównej imprezy docelowej, czyli Mistrzostw Polski, a Mistrzostwa Polski stanowią eliminację do reprezentacji Mistrzostwa Europy. A Mistrzostwa Świata znowuż odbywają się co roku na jesieni, tylko że one są rozdzielone. Są Mistrzostwa Świata w kulturystyce, oddzielne fitness, oddzielne junior weteranów, więc są trzy wielkie imprezy. No i generalnie Puchar Polski stanowi jakby eliminację do reprezentacji na te mistrzostwa, aczkolwiek tylko juniorzy i weterani mają oddzielne eliminacje na Mistrzostwach Polskich Juniorów i Weteranów. No i na jesieni mamy te trzy wielkie imprezy, odrębne Mistrzostwa Świata w kulturystyce. W tej chwili one obejmują kulturystykę klasyczną. I teraz zapadła decyzja na kongresie, że fitness plażowy mężczyzn będzie przerzucony do tych zawodów również, czyli będzie taki blok męskich konkurencji. Mamy odrębne Mistrzostwa Świata fitness, które obejmują wszystkie rodzaje fitness, bikini fitness, fitness sylwetkowe, fitness atletyczny kobiet plus fitness to tak zwane gimnastyczne. Ale tutaj zostaną mężczyźni, ci fitness gimnastyczny też tutaj. No i odrębne Mistrzostwa Świata Juniorów Weteranów, które są chyba największą imprezą, dlatego że mam 30 kategorii. To jest historia, powiedział, od strony zdjęciowej rozwoju polskich sportów sylwetkowych. To jest właśnie Jan Rozmarynowski, bo on jako młody chłopak został przez dyrektora Zakrzewskiego przyjęty do pracy w tym sporcie dla wszystkich, chyba od 1964 roku. No i od tego czasu mamy wspaniałą dokumentację zdjęciową, rok po roku, co się działo. Lata 70. natomiast, no tak, zawody w Sopocie ostatnio były chyba w 69 roku. Potem, no właśnie lata 80. to taki zastój, bo jakieś zloty TKKF, no Mistrzostw Polski nie można było organizować. To nie były ciekawe czasy. Ale od 77 roku, kiedy już możemy Mistrzostwa Polski organizować, no to znowuż to jakby odżyło, zostało uporządkowane. W latach 80. no to jest to wielkie wydarzenie, te Mistrzostwa Europy, prawda, które dały ten wielki bodziec, silny bodziec do założenia Polskiego Związku i to się udało. No zobaczmy, 3 lata to trwało. W 89 roku dopiero wydano zgodę. Dlaczego to tyle trwało? Dlatego, że wtedy w kraju no, ten socjalistyczny system zaczął podupadać. Głównie między innymi też gospodarczo i finansowo. I był po prostu, tego co wiemy, cichy zakaz tworzenia nowych instytucji, na które by trzeba z budżetu państwa przeznaczać pieniążki. Dlatego to tak opornie szło. No i ta impreza, trzeba powiedzieć, w Warszawie, na którą zjechała cała ta elita światowa, EBB, działacze, kierownictwo i tak dalej, tak dobre wrażenie na nich zrobiła, że oni byli gotowi dawać Polsce do organizacji kolejnej imprezy. Jechaliśmy windą, Ben Wider, ja tam służyłem za tłumacza i prezes Borowy. I prezes Borowy mówi, a spytaj Bena Widera, czy by nie zgodził się przydzielić Polsce jakiejś kolejnej imprezy. I to było w windzie. Ja go zapytałem, a Ben Wider mówi, why not, dlaczego nie? No i tak kolejne imprezyśmy tworzyli. Doszło do tego, że tak, no, następną imprezą była no, największa impreza ówczesna IFBB, czyli Mistrzostwa Świata w Kulturystyce, połączone z kongresem międzynarodowym IFBB, który odbył się w Katowicach, w Spodku, a kongres odbył się w tej historycznej sali Sejmiku Śląskiego, do tej pory tam używanej. O, to wielkie wrażenie zrobiło. Potem przydzielili nam Mistrzostwa Świata Kobiet, bo wtedy był taki podział mężczyzn-kobiet, który odbył się w sali kongresowej w Warszawie. To jest no, piękna sala, zrobiła ogromne wrażenie. W 93 roku. Potem przydzielili nam Mistrzostwa Świata Juniorów i Weteranów, 96 rok w Katowicach również. No i potem były Mistrzostwa Europy w Płońsku również kobiet. No ale powiedzmy sobie, że właśnie lata 80. to jest jakby wejście do IFBB, do sportów sylwetkowych kobiet i to się bardzo, bardzo dynamicznie rozwijało. W 96 roku weszło fitness. Cały czas właśnie w IFBB się sprowadza nowe dyscypliny czy nowe konkurencje. To się dzieje pod wpływem jakby impulsu oddolnego. Nie jest tak, że, bo ja tam akurat jeszcze teraz jestem w tych władzach zarówno Europejskiej Federacji, jak i Światowej. Więc wiem od podszewki, jak to się odbywa. To nie jest tak, że my usiemy tak za stoliczkiem, jak tutaj paru tam prezesi, wiceprezesi, prawda, i inni działacze. No i my, co by tu nowego wymyśleć? Nie. Na tej zasadzie. Po prostu federacje narodowe dają sygnały, że na przykład
Jak tak było właśnie w przypadku fitness, że kobiety, no, startując jako kulturystki, prawda, no, bardzo specyficzna konkurencja dla kobiet. Rozwój mięśnienia, wtedy jeszcze no, maksymalnego, ja na ile się da, więc ciężkie sylwetki, mocno umięśnione, powoli się poruszające, bym powiedział. A kobiety też dały sygnały, że one by chciały, żeby coś było lżejszego dla kobiet, niekoniecznie no, pod kątem rozwoju maksymalnej masy mięśniowej, ale coś lepszego, żeby tam było coś w ruchu, bo one by chciały swoją grację, elegancję ruchu zaprezentować i tak dalej, na scenie pokazać. No i właśnie wymyślono to fitness. To nazywało się fitness gimnastyczny, dlatego że po prostu jest tam trudny program dowolny. Program dowolny, w którym można, rzeczywiście dowolny, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, jest bardzo mało on ograniczany od strony przepisów. Mają te elementy gimnastyki, akrobatyki, tańca, baletu, no, aerobiku. Teraz to weszło, breakdance, streetdance, to wszystko tam wchodzi. I to się robią arcyciekawe programy, bardzo zróżnicowane, prawda? No, ale z drugiej strony, wie pan, powstała elita sportowa, bardzo wysoko wykwalifikowana, na bardzo wysokim poziomie, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, fitness, do której, no, która by zablokowała dalszy rozwój tej konkurencji w sensie napływu nowych osób. Bo jak na początku, pamiętam, jakby te mistrzostwa Europy w Płońsku w 97 roku, to w zasadzie te programy to był taki prosty aerobik, trochę tam skakania, tańca, jakieś kroczki, balet. A potem już szybko to opanowały osoby bardzo wysoko wykwalifikowane, które uprawiały jakieś sporty, nazwijmy to gimnastyczne, akrobatyczne, no, od dzieciństwa, prawda? Bo najlepszy mieliśmy przykład na Elżbiecie Boreckiej. Elżbieta Borecka chyba przyszła wszystkie konkurencje, jakie mieliśmy, wiemy, od kulturystyki, właśnie poprzez te fitness, aż do fitness sylwetkowego. I ona strasznie pragnęła zdobyć złoty medal Mistrzostw Świata w tym fitness, ale nie miała za sobą tej historii gimnastycznej, żadnych treningów w dzieciństwie, czy nawet w wieku na 100 lat. I strasznie pracowała, i wiele trenerów gimnastyki na zajęcia, i doszła do tytułu chyba wicemistrzyni świata, albo brązowej medalistki w fitness. Dlaczego? No bo zawsze ten program jej był niżej oceniany i ciągnął ją do dołu, mimo że sylwetkowo była wspaniale zbudowana i przygotowana. No i potem jak weszło, no co się potem stało? No kobiety zaczęły mówić, no dobra, to fitness gimnastyczne to jest takie trudne, no my to tylko dla elity, my nie jesteśmy w stanie tam rywalizować. Dajcie nam coś łatwiejszego, bez tego programu dowolnego. My trenujemy na siłowniach, pięknie się, znaczy właściwie odżywiamy, świetnie wyglądamy, jesteśmy zgrabne, ale no nie jesteśmy w stanie tego programu dowolnego na tym poziomie wykonywać. No więc federacja wprowadziła fitness sylwetkowy, bez programu, czyli to samo, tylko bez programu. Pięknie ubrane kobiety na szpileczkach, prawda, w strojach, tam jeszcze był wtedy strój jednoczęściowy przez jakieś parę lat, i potem druga runda stroju bikini. No i właśnie tam Borecka doszła do tego samego szczytu, zdobyła ten złoty medal Mistrzostw Świata. No i trzeba od razu można nawiązać, że właśnie miesiąc temu kolejna Polka zabłysnęła wspaniale w tej konkurencji fitness sylwetkowego, Katarzyna Dudek, wywalczyła właśnie w Białymstoku Mistrzostwo Świata. Mało tego, że Mistrzostwo Świata, to jeszcze pokonała mistrzynię świata z innych kategorii wzrostowych, wygrywając Open. To jest absolutny ewenement i najtrudniejsza rzecz w naszych sportach. Ona nie była pierwsza, bo wiemy, że Mistrzostwo Świata w Open wygrał również Robert Piotkowicz raz. Wygrała również Ewa Kryńska w kulturystyce w 1999 roku w Australii, w Sydney. Ja byłem wtedy tam na tym. No więc, ale mamy więcej medalistek złotych Mistrzostw Świata, ale w Open jest arcytrudno. No więc mimo, że na przykład Kasia Kozakiewicz też była mistrzynią świata, no to w Open nikomu się to nie udało. A udało się pierwszy raz Kasi Dudek tutaj, no i to wielkie, wielkie brawa. I wielkie, tym bardziej, że historia i przygotowań do tych zawodów, no niesamowita, prawda? Jeszcze na początku sierpnia operacja kolana, nie można trenować nóg. No a jak ma jak wygrać zawody sylwetkowe bez dotrenowanych nóg? U kobiet. Tak, i ten wyścig z czasem, wie pan, niesamowity. 3 tygodnie dzwonią do mnie, no te nogi nie idą, nie chcą się poseparować, prawda, te mięśnie, co tu robić? Mówię, no trenować dalej tak samo jak tutaj, bo nic się więcej nie da zrobić. Po prostu jakiś się przestrzega tego, no i patrzcie, co się będzie działo. No i zdążyła z tą falą. No fantastyczny wyścig z czasem i fantastyczna determinacja tej zawodniczki, coś wspaniałego. No więc właśnie lata 90. to było jakby wejście tego fitness, a potem posypały się te nowe konkurencje.
jakby weszło i bikini fitness, i kulturystyka klasyczna, i potem na końcu fitness plażowy mężczyzn, czyli ten men's physique. Dlaczego? Dlatego, że cały czas no, były sygnały, że jest mnóstwo ludzi, którzy by chcieli w takich lżejszych nieco konkurencjach wystąpić, prawda? No to samo stało się z kulturystyką, prawda? Kulturystyka jest w tej chwili opanowana przez ludzi niesamowicie predysponowanych przez naturę do rozwoju ekstremalnej masy mięśniowej. I dlaczego tak się dzieje, że po prostu oni to tak odskoczyli jak sprinterzy, prawda? Że długo były te rekordy, rekord świata był tam na poziomie 10-10-1 czy coś tam tej Armin Hary, a potem nagle zaczęły się te wyniki poniżej 10, tam 9-80-9-10. Nastąpił taki skok, dlaczego? Dlatego, że poprzez popularyzację tego sportu na wszystkich kontynentach jakby wyławiamy w tej chwili tych mistrzów z dużo większej grupy. Prawda? Ten pool, jak oni mówią, ten zasięg tego jest tak wielki, że jak kiedyś to, może nie garstki, ale małe grupy ludzi ćwiczyły kulturystykę wyczynową, tak w tej chwili to są ogromne rzesze, prawdopodobnie miliony. I z tych milionów po prostu wyławia się super talenty. Na razie przyjeżdża gość ze Sri Lanki, prawda? I zdobywa złoty medal mistrzostw świata, nikt o nim przedtem nie słyszał. Jak wraca na Sri Lankę, to minister sportu na niego czeka i jest czerwony dywan rozwinięty od samolotu, bo pierwszy od 40 lat złoty medal mistrzostw świata zdobył ich zawodnik ze Sri Lanki, prawda? Jest bohaterem, jest kimś, do specjalne stypendium, nagrody od premiera. Jest na świecie 153 tysiące klubów fitness i kulturystyki, tych centrów, 153 tysiące. Więc zobaczmy, licząc, że nie wiem, przeciętnie w każdym klubie średnio będzie ćwiczyło tam 500 osób, no to jak to pomnożymy, to wychodzą ogromne liczby, więc miliony. To samo w polskim społeczeństwie, prawda? Jeden profesor, jak otwierał zawody we Wrocławiu, podał, że do niedawna jeszcze 2% ludzi w Polsce było zaangażowanych w trening siłowy, czy na siłowni. A w tej chwili to wzrosło do 7%, a spodziewają się, że niedługo dojdzie do 20%. Także ludzie po prostu poznali wartość tego sportu, właśnie nie tylko od strony wyczynowej, ale wiemy, każdy jak chodzi na siłownię, pewnie pan i ja, to widzimy, prawda, jak się lepiej czujemy, jak regularnie trenujemy. A jak się pojedzie na urlop, wakacje, jakieś 2-3 miesiące przerwy, no to potem to wszystko, prawda, ciężej. A po 2-3 treningach, bosko się czujemy, prawda. Wszystko się reguluje, problemy tam trawienne, sens ze snem, inne. I jest wspaniałe to poczucie, prawda, tych mięśni, że w każdej chwili można te mięśnie napiąć i się czuje i one pracują. Jeśli się nie trenuje, to tego takiego, te mięśnie są takie kołkowate i tego się nie czuje. Wszyscy to mówią, nie jest prosto przyciągnąć taką liczbę kobiet na siłownię, prawda? Kobiety są takie bardziej może racjonalne od mężczyzn i tak, po co by one chodziły na siłownię, to nic nie dawało, tylko dla podnoszenia ciężarów, prawda? To tutaj się ktoś miał, jakiś literat chyba, że przez wieki, jak ludzie podnosili ciężary, to zarabiali przez to pieniądze, prawda? Podnoszenie ciężarów było rodzajem pracy, za którą się płaciło duże pieniądze w starożytnej Grecji, Rzymie i średniowieczu. Natomiast zobaczmy, w tej chwili ludzie chodzą na siłownię, podnoszą ciężary i jeszcze za to płacą, że mogą podnosić te ciężary. No więc jaki musi być rzeczywiście wpływ pozytywny podnoszenia ciężarów na organizm, skoro ludzie są gotowi płacić za to, że ciężko pracują? Zupełny odwrót. No i kobiety to dostrzegły, zresztą kobiety, prawda, wrażliwe na punkcie swojego piękna, kiedyś coś się ograniczało może do urody twarzy, prawda, a teraz już nie. Teraz kobieta chce wyglądać atrakcyjnie cała, chce mieć piękną sylwetkę, wąską talię, już nie tylko gorsetem spiętą, ale właśnie talię wytrenowaną i uzyskaną poprzez odpowiednio zdrowe odżywianie się. Na kilku siłowniach, z którymi mam kontakt, prowadzą coś takiego, że przychodzi kobieta pierwszy raz na treningi, zapisuje się, to oprócz tam się bada teraz skład ciała, prawda, na tej maszynie, poziom, ile tkanki tłuszczowej, mięśniowej i tak dalej, tam wody, ale również zaleca się, prosi, żeby wykonała podstawowe badania krwi, prawda? To bardzo ważne. Tak, cholesterol, cukier, tam trójglicerydy i te rzeczy. No i dużo kobiet przychodzi, nazwijmy to, lekko zaniedbanych, prawda, czyli otyłych, może otyłych dobre słowo, ale ze zbyt dużym nadmiarem tkanki tłuszczowej. I potem jak robi, i te badania wychodzą jak wychodzą. Nie najciekawiej, nazwijmy to. A potem po 3 miesiącach taką osobę kieruje drugi raz na badania i ona te badania bierze i widzi,
drastyczną poprawę tych, w większości tych parametrów. I nic nie robi takiego mocnego wrażenia na kobiecie i nie jest takim bodźcem motywującym ją do kontynuowania ciężkich treningów, prawda? Niż właśnie te wyniki tych badań i poprawa stanu, ogólnego stanu zdrowia. Generalnie fachowcy i trenerzy mówią tak, nie spodziewaj się zmian w sylwetce przez pierwsze 3 miesiące treningu i diety. To jest bardzo ważne, bo sam trening nie wystarczy. Jeśli się nie będzie przestrzegało diety, to w ogóle nie będzie zmian w sylwetce generalnie widocznych. Będziemy mieli większe mięśnie, silniejsze, ale cały czas ukryte pod płaszczem tkanki tłuszczowej. Także jeśli się przestrzega tych rzeczy, zarówno dietetyki sportowej, jak i treningu siłowego, to efekty sylwetkowe przychodzą mniej więcej po 3-4 miesiącach, takie już widoczne. No i to jak się czyta wywiady właśnie z tymi fitnesskami i modelkami, bo teraz modeling cały no też wali na siłownię, prawda, że nie piękną sylwetkę. No to właśnie mówią, że byłam taka zniechęcona, 3 miesiące ćwiczę, katuję się, jem te wszystkie ryże. Nie ma sukcesów, jeśli tylko się człowiek poświęci odchudzaniu, to znaczy zejdzie na jakąś tam ujemny bilans kaloryczny, będzie tracił masę ciała cały czas. No generalnie, jeśli robi to prawidłowo, to powiedzmy 3/4 straconej masy ciała to jest masa tkanka tłuszczowa, a 1/4 tkanka mięśniowa, nie da się tego rozgraniczyć czy wyeliminować. Więc to widzimy nawet na scenie, głównie na debiutach czy gdzieś, że dziewczyny się wychudziły, czyli straciły na wadze mniej więcej 4-5 kg albo więcej. No i teraz, no i co dalej? Nagle z sylwetki ubyło 4-5 kg. Ja jej mówię, idźcie sobie do sklepu mięsnego, niech wam odważy sprzedawczyni 5 kg mięsa. Zobaczcie, jak to jest wielka masa tego mięsa. I to nagle z waszej sylwetki ubyło. No ale co? Na to miejsce nic żeście nie zbudowały. Więc nie polega sztuka na odchudzaniu się, bo wtedy powstaje taki kościotrup w pewnym sensie, czyli ten szkielet, na którym wisi trochę ciała, niezgrabnego i nieładnie zarysowanego. Na to miejsce trzeba rozbudować właśnie mięśnie. Nie mówię, żeby za tyle samo, 4-5 kg, może wystarczy 2, może 3, ale trzeba te ubytki tkanki tłuszczowej no, czymś nadrobić. W to miejsce trzeba rozbudować masę mięśniową i to tylko gwarantuje zdrową sylwetkę, ładną, zgrabną sylwetkę. IFBB rozrosła się tak, że z jednej konkurencji, którą była kulturystyka męska, mamy w tej chwili już 13 różnych konkurencji. Kilka dla kobiet, kilka dla mężczyzn, pary mieszane. Jeszcze była do niedawna ta kulturystyka dla osób niepełnosprawnych na wózkach, którą wycofano w tej chwili z Mistrzostw Świata. Z tego powodu, że mało zawodników po prostu przyjeżdżało, czasami jeden, czasami 3, 4. Być może nie dlatego, że brakuje tych kulturystów, bo ci, co przyjeżdżali, byli szczególnie z Indii i Iranu na bardzo wysokim poziomie. Praktycznie ich górna połowa ciała to była jak zawodników zdrowych. Niesamowicie. Ale pewnie właśnie problemy logistyczne no, z przewozem, transportem, potem doszły problemy tego typu, no jak ocenić ten stopień niepełnosprawności, prawda? Doszło do tego, że na Mistrzostwa Polski zgłaszał się człowiek, mężczyzna, który miał świadectwo niepełnosprawności, ale na układ nerwowy. Że miał niesprawny układ nerwowy. No ale ci inni mówi, no dobrze, ale zdajcie sobie sprawę, jaka jest różnica możliwości treningowych osoby, która ma nogi i może trenować, może tymi nogami się przynajmniej opierać, a osoby, która ma nogi amputowane i nie ma nóg, jak ona ma ćwiczyć mięśnie grzbietu, brzucha i te rzeczy, prawda? Więc tutaj powstały różne problemy. Na razie federacja wycofała to z poziomu światowego na poziom kontynentalny lub krajowy i zobaczymy, jak się dalej będzie rozwijać. No, ale no mamy, no wspaniale weszło, sport dzieci, prawda? W ogóle IFBB nie było nigdy. To od mniej więcej 6 lat zaczęliśmy organizować Mistrzostwa Europy i Świata w fitness dzieci. Jedynie fitness jest jedyną konkurencją w IFBB, w której mogą startować dzieci. Praktycznie od wieku no zerowego, bo nie ma dolnej granicy. Pierwsza kategoria jest do lat 7. No może 6-7 lat startują dziewczynki, chłopcy. No i te dzieci mają swoje kategorie między co 2 lata. Aż do wieku tam, aż do 13-15 lat. W wieku 16 lat przechodzą już do grupy juniorów. No, ale te dzieci, myśleliśmy, że to będzie taka bardziej zabawa. To jest niesamowity sport, no. Nie myślałem, że te dzieci na temat determinację i taki ciąg, że powiem, na bramkę w sensie rywalizacji sportowej, wyczynowej. Myślałem, że tak, no dzieci, no, wystartuje sobie raz czy drugi, potem zmieni zainteresowania, zacznie się bawić, nie wiem, co innego. A tu nie, te dzieci startują od tego 7-8 roku życia. Już mamy pierwsze, które doszły do 16, przeszły do grona
juniorek, cały czas startują, doskonalą się i są fantastyczne, bo to jest właśnie ten wiek, kiedy można dziecko nauczyć tych trudnych ewolucji jak różnych. Plastelina. Właśnie, jak plastelina, więc one, te dzieci, fruwają w powietrzu. I w tej chwili te niektóre juniorki, jak nasza Aleksandra Kępa, powiedzmy, zaczynają już wygrywać z seniorkami. Mają znaleźć tam 16 czy 17 lat i nie ona jedna na świecie, bo i taka dziewczynka z Łotwy i z Rosji, teraz ta Postika, która startowała w Białymstoku już w seniorkach, no to ona też właśnie zaczynała jako takie małe dziecko i więcej, i Węgierki słynne różne. No więc myślę, że to fantastyczny był ruch, bo on zapewni właśnie nową falę w tym fitness. Tam częściowo może federacja spodziewała, że będzie napływ z innych konkurencji, z innych sportów, na przykład gimnastyki, akrobatyki czy innych, ale nie stało się tak. Dlaczego? Dlatego, że tamte sporty no, mają uznanie olimpijskie i to nie zupełnie inny poziom jakby no, zapewnienia im warunków. Znaczy przyjeżdża taka zawodniczka na nasz obóz na przykład i ona mówi, no dobrze, a gdzie zwrot utraconych zarobków za obóz, prawda? Co w naszych sportach w ogóle nie istnieje, no bo nie nas na to nie stać jeszcze. A w tamtych sportach, no po prostu za wszystko się płaci. Za obóz się płaci, za starty, za inny sposób wynagradzania jest inny. Więc tutaj jakby nie przyciągniemy tamtych gwiazd. A wiele takich gimnastyczek na przykład kończy karierę w wieku 20 lat, 21, 22 i mogłoby świetnie przedłużyć sobie tą karierę właśnie w tym fitness w IBB naszym. No ale to ich nie ciągnie, bo jeszcze są za małe pieniądze w tych sportach. Praktycznie trzeba powiedzieć, że w sportach sylwetkowych w tej chwili to ludzie startują na takiej zasadzie, jak Baron Coubertin sobie wymyślił 100 lat temu. Czyli płacisz za wszystko, niewiele dostajesz. No dostajesz okazję po prostu rywalizacji. Wiadomo, że organizacja zawodów sportowych kosztuje, tak jak tych mistrzostw świata w Białymstoku, to budżet jest około 1 000 000 zł. No więc to oni dostają, prawda? Piękne warunki w tej chwili do startu. No ale jeszcze nie nadszedł czas, ja budzę się, że on niedługo nadejdzie, żeby zawodnicy zaczęli być lepiej wynagradzani za sukcesy, prawda? Pracujemy teraz w IFBB nad takim systemem Elite World Cup, czy takie Pucharu Świata dla tej elity, gdzie byłoby cykl imprez, powiedzmy rzędu 5-6 imprez w ciągu roku, zbierałoby się punkty i na końcu tego cyklu byłyby wręczane nagrody pieniężne rzędu nawet 15 tysięcy euro, 12 tysięcy euro dla zwycięzców i tam do 10 miejsca odpowiednio. No więc też federacja robi teraz już duże starania, żeby i tą stronę rozwinąć naszego sportu, wprowadzić na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o kalendarz imprez, no to krajowy się rozrosł mniej więcej do 15 imprez. I teraz mamy fantastyczny okres, że mamy współpracę między Polskim Związkiem a organizatorami targów. Targów fitness generalnie. I to się okazało obopólnie korzystne, bo inaczej to by się któraś strona wycofała. Rzeczywiście my dajemy atrakcyjną imprezę na targach wysokiej klasy zawodników, którzy przyciągają widzów, kibiców i te targi się no, mają swoją taki gwóźdź programu w ten sposób. Znowuż targi nam dostarczają kibiców, którzy by pewnie nigdy nie kupili biletu na imprezę w sportach sylwetkowych, ale kupili bilet na targi i zobaczyli, że jest impreza i się nią zainteresowali. No i cały czas, jak mamy imprezę na targach, to te wszystkie miejsca, kilkaset zwykle, 700, 800 tych miejsc jest cały czas oblegane i zajęte. Więc wszyscy to widzą, że, no i to bardzo nas cieszy, bo może właśnie również i od strony biznesowo-finansowej będzie to dla nas lepsza sytuacja, jeśli te imprezy tak będą się rozwijały. Natomiast jeśli chodzi o imprezy międzynarodowe, też to już rozrasta kalendarz do 50 imprez, bo tak. Mieliśmy Mistrzostwa Świata, Europy, jakieś tam imprezy regionalne, jak ten, prawda, chociażby Grand Prix Pepa w Opawie, który jest lubiany przez polskich zawodników, niedaleko za granicą. No, ale potem nagle to była inicjatywa prezydenta IBB, doktora Rafaela Santochy, że zaproponował organizatorom tych zawodowych imprez Arnold Classic, żeby no, uruchomić ich amatorską gałąź, czy tak powiem, amatorską część. No oni się to dość sceptycznie początkowo do tego odnosili, ale się zdecydowali, zgodzili. No i to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo w tej chwili to w zasadzie ta impreza zawodowa została zepchnięta w cień przez tą ogromną imprezę amatorską,
Bo na te Arnoldy, jak w Madrycie czy w Kolumbu, to tam 800 tysiąc osób przyjeżdża zawodników. Tysiąc zawodników startujących, wyobraź pan sobie, tam jest po 40 parę kategorii. To zdominowało totalnie tę imprezę. No a poza tym to są duże wpływy finansowe również dla organizatorów. Więc skoro taki sukces tych Arnoldów, to te Arnoldy teraz się rozmnożyły na wszystkie kontynenty, prawda? Mamy Australię, a teraz właśnie robię regulamin na Australię, będzie w marcu, 17 marca chyba. Mamy Afrykę, Południowa Afryka, mamy Arnold Classic Brazil, mamy Arnold Classic w Hongkongu, Arnold Classic Asia, no Arnold Classic Europe i tak dalej. Więc w tej chwili to jest tak, że jeden na kontynent, jeden ten Arnold Classic. Ale konkurencyjna jakby grupa biznesowa organizująca to Mister Olympia, prawda, od tam 1964 roku, to ta grupa no, zobaczyła, że te Arnold Classic tak ładnie się rozprzestrzeniły i tak popularyzowały i są skuteczne, zaczęła organizować również amatorskie olimpie. Te amatorskie olimpie nie są ujęte w takie rydzy, jedno na kontynent, więc to bywa ich więcej. Różnica jest taka, że na amatorskich olimpiach nie ma targu. Natomiast te wszystkie Arnoldy, one zwykle towarzyszą im duże targi i mało tego, jeszcze rywalizacja w innych konkurencjach, typu tam Strongman na przykład. No, ale bardzo, bardzo wielu tych konkurencji bywa kilkanaście albo nawet więcej. Natomiast olimpie są generalnie poświęcone jedynie zawodom sylwetkowym, w sportach sylwetkowych. No więc tych olimpii znowu przybyło też jest zwykle tam już tak około 8 rocznie. No więc zobaczmy, jak ten kalendarz się rozrósł. Oprócz regularnych mistrzostw świata i mistrzostw kontynentów mamy jeszcze co najmniej jakieś 15 tych wielkich imprez typu Arnoldy czy olimpie. Jeśli wie pan na mistrzostwach świata, czy no Europy na przykład, tych połączonych w tej chwili w Santa Susanna, startuje ponad 1000 zawodników i zawodniczek. To jest rekord absolutny. Na Arnoldzie w Hiszpanii również było ponad 1000. Na takich olimpiach i Arnoldach tych regionalnych startuje mniej więcej około 300-400 zawodników i zawodniczek. No ale nawet na tych wszystkich tam pucharach innych to też przyjeżdża ponad 200-300. I co się okazało, że no, ta czołówka nie jest to sport, w którym możemy startować wiele razy w roku, prawda? Oczywiście, że metody dietetyczne, treningowe, inne no, jakby pozwalają utrzymać je w formie dość długo w tej chwili, ale mimo wszystko szczytu tej formy nie da się robić co tydzień, powiedzmy. Dlaczego? Dlatego, że no, jest to przygotowanie do zawodów generalnie trwa 12 tygodni dla mężczyzn, 16 dla kobiet. Główny problem potem jest opanowanie retencji wody, prawda? Bo on się odwodni przed zawodami, potem ta woda skacze znowuż po zawodach i żeby tą wodę znowuż zredukować, no to trzeba trochę czasu. Więc ta elita nie startuje wcale na tych wszystkich zawodach. A mimo to są ogromne rzesze nowych zawodników, którzy chcą na tych zawodach startować. Na przykład jak była taka Olimpia czy Arnold w Australii, przeglądam tę listę i aż żadnego znanego nazwiska, które by gdzieś się pojawiło, przepraszam bardzo, na listach wyników innych wielkich imprez światowych, a 300 czy 400 osób przyjechało zupełnie nowej. Więc, a właśnie podliczyłem to niedawno dla FBB, to w zeszłym roku w tego typu zawodach wystartowało 8,5 tysiąca zawodników ogólnie. Na 17 imprezach tych najwyższej rangi międzynarodowej. 8,5 tysiąca. No porównajmy to, co było 40 lat temu, że 120 osób startowało na Mistrzostwach Świata. Więc to jest rzeczywiście fantastyczny jakby moment dla rozwoju tych naszych sportów sylwetkowych. No zresztą dochodzi do tego jeszcze, słyszałem jak była tegoroczna Olimpia, mówię o tej w Stanach, gdzie było porównanie, że tegoroczny budżet Olimpii sięga już, jest porównywalny z budżetem NBA czy ligi NFL, to było tam oficjalnie powiedziane i od przyszłego roku ma już być normalnie transmisja w telewizji. Więc no widać, że jest to światowy trend, nie tylko tutaj nasz europejski. Nie, absolutnie światowy. Nawet bym powiedział, że jeszcze bardziej te wygłodniowe kontynenty czy regiony świata, które do tej pory nie brały takiego czynnego udziału w rywalizacji międzynarodowej, to tam większy przyrost jest popularności nawet niż w Europie czy w Stanach, prawda, gdzie to mniej więcej jest ustabilizowane. I dochodzi do tego, co Arnold Schwarzenegger pięknie ujął w jednym przemówieniu otwierającym ten Arnold Classic w Kolumbus, że jego marzeniem, jak ten Arnold Classic, że tak powiem, on inaugurował tam, w którym to było roku, nie pamiętam, ale jaki... 81, drugi jakoś tak chyba. Tak. No, 89? Chyba 9 właśnie, chyba tak. 89. Więc to on mówi, że jego marzeniem było to, no żeby
Siłowni było, żeby za każdym rogiem była siłownia, czyli żeby było tyle siłowni, co marketów, prawda, sklepów spożywczych. Znaczy nie, nawet nie marketów, grocery shop, czyli sklepów spożywczych. I właśnie dochodzimy do takiego poziomu w krajach rozwiniętych, że tych siłowni jest prawie tyle, co dużych sklepów spożywczych. Może jeszcze nie tyle, co aptek, bo to jest wyjątkowo, ale rzeczywiście ten rozwój jest niesamowity. No i to jest dobre, dlatego że no nie trzeba, jak ja pamiętam kiedyś dostałem mieszkanie na Ursynowie, to musiałem jeździć na trening do Syrenki, czyli przez pół miasta, 20 km w jedną stronę. A teraz mam na Ursynowie też siłownię, czy dużo bliżej. No więc to dostępność jakby tego jest dużo większa. Już te siłownie są teraz czynne, prawda, niektóre 24 godziny na dobę, ale to może jest przesada, bo rzeczywiście tych trenujących w środku nocy nie jest tak dużo. Ale generalnie, prawda, można od 9 rano do 22, 3 sobie tą na siłownię wpadać i trenować. No nowe metody treningowe są takie, że prawda, częstsze treningi, ale krótsze. Cały czas idziemy w tą stronę, prawda? Kiedyś, pamiętam, przychodzę na Syrenkę rozpoczynać trening i kolega tam już ćwiczy i się chwali. Mówi, 3 godziny już trenuję, wiesz co, my zrobimy 30 parę serii na klatkę piersiową wyciskania leżąc. No więc to były takie błędy, które no, nie znaliśmy, po prostu nie było tej wiedzy treningowej. Natomiast w tej chwili mówi się na treningi do 40 minut, prawda? I bardzo intensywne. Ale nie za długie, no bo tam przemiany w organizmie, prawda, kortyzol, to wszystko już potem zaburza. Efekty treningowe nie są już takie, jak oczekujemy. Więc ta cała wiedza treningowa niesamowicie się posunęła, co pozwala właśnie jakby no, szybciej dochodzić do widocznych postępów. W latach 70., 80. jeszcze kulturyści robili formę, czyli odtłuszczali ciało, prawda, do tego bardzo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, żeby ta definicja była widoczna, prawda, te prążki, te wszystkie szczegóły, no głównie schodząc, obcinając kalorie w diecie, prawda, schodzi do tam 30 czy 50 gramów węglowodanów dziennie i się słaniali na nogach, bo inaczej się, bo musiał być taki efekt. Natomiast jeszcze w latach 80. zaczęły wkręcać na siłownię pewne maszyny, które ją potem zrewolucjonizowały cały trening. Mówią właśnie o maszynach aerobowych. Myśmy na początku tak patrzyli z nieufnością na te maszyny, bo to był taki rowerek, gdzie była rolka dociskowa do tej opony, to tak nierówno chodziło, ten opór nie był taki. No więc to tak na rozgrzewkę, czasami się usiadło tam parę minut. Ale tak naprawdę, jak kulturyści spostrzegli, jaki wielki, wielki potencjał się kryje w tych maszynach, no to zrewolucjonowało trening. Dlaczego? Bo już nie trzeba było schodzić w diecie do tych skrajnie niskich ilości spożycia węglowodanów dziennego, tylko można było wsiąść na maszynę aerobową i spalić te kalorie w ten sposób. No i to rzeczywiście fantastyczne narzędzie okazało się w przygotowaniach przedstartowych do wszystkich sportów sylwetkowych. W tej chwili, prawda? No i wiemy do zachowania sylwetki. No, no ale co? No to co pan mówił właśnie, że godzinę siedzieć na tym rowerku, czy na tym steperze, czy na bieżni, to jest ciężko wytrzymać, no bo co patrzyć się... Właśnie, patrzeć w jeden punkt na ścianie, czy na suficie, no to teraz siłownia, co się pojawiło, no telewizorki, prawda? No to można coś tam... Trzeba robić maszyny cardio z telewizorem, z podłączeniem do telewizji. No tak, no więc tutaj technika próbuje nam wyjść naprzeciw, żeby to nie było takie nudne. Ja próbowałem czytać, ale z tym czytaniem jest trudno, bo to trochę drga, to lata, no to niewygodnie się czyta. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, ten stopień intensywności pracy na maszynie aerobowej, który jest w tym optymalnym przedziale spalania tkanki tłuszczowej, czyli przy tym tam tętnie 0,7 mniej więcej, to on nie pozwala już na takie sobie gałęzenie i to jest jednak wyższy stopień wysiłku i trzeba się na tym skoncentrować. Natomiast nastąpiła kolejna rewolucja w tym kierunku. No wszedł ten trening interwałowy, prawda? Że robimy tam powiedzmy 10 cykli, przyspieszenie, spowolnienie, tylko to przyspieszenie maksymalne i dajmy z siebie wszystko. I to jest podobne, jeszcze lepsze daje efekty odnośnie spalania tkanki tłuszczowej niż trening aerobowy na maszynie aerobowej z jednostajnym tempem. Dlatego, że pobudza pewne mechanizmy w organizmie, które powodują spalanie tkanki tłuszczowej praktycznie przez całą dobę. No po prostu podkręca się metabolizm. No i to jest fajne, bo przez te 25 minut, bo ja też to robię i to jest fajne, przez te 25 minut człowiek nie zdąży się zanudzić, bo
co chwilę odpocznę, to muszę przyspieszać no już maksymalnie. I czasu nie ma na przykład 50 minut, tylko ma pan minuta do minuty założyć. Tak, ja robię teraz cykl 30 na 30 sekund, bo jak się potrenuję dłużej, to jest ten najfajniejszy taki cykl 30 na 30 sekund. No i to faktycznie nie ma czasu na myślenie o czymkolwiek innym. Jest to tak absorbujące. No schodzi się z tego, to człowiek jest skonany po prostu, zwiany. Jest to taki rodzaj wysiłku, że również od strony nawet mięśniowej, bo nogi, mięśnie łód, jak je zejdzie, patrzę po takim, jak to robię na rowerze, bo taki mam w domu akurat rower, no to zarówno zwiększam opór, jak i intensywność, czyli prędkość kręcenia pedałami do mniej więcej 100-104 na minutę, no to po prostu nogi się odczuwa tak jak po ciężkim treningu siłowym. Bardzo fajny efekt. No i tak następują historyczne zmiany w naszych sportach. To zobaczymy. Może w przeciągu najbliższego czasu pojawią się kolejne zmiany. Spotkamy się jeszcze nie raz i porozmawiamy o tych kolejnych kwestiach, które wejdą szturmem w świat kulturystyki, bo jak na razie, no to aż strach się bać, co będzie dalej, bo już zmian w ostatnim przeciągu chyba 5-6 lat jest tyle, że porównując do okresu, zresztą jak w każdej dziedzinie życia, prawda, w dzisiejszych czasach te zmiany następują bardzo szybko, więc wydaje mi się, że za 2-3 lata jak się spotkamy, to ponownie może być taka sytuacja, że będzie wiele nowych tematów i wiele nowych metod treningowych, czy również żywieniowych, na których będzie można porozmawiać. No rewolucja się szykuje, wiemy już właśnie w których elementach ona nastąpi. Pierwsza rewolucja ma nastąpić od strony inżynierii genetycznej, ale to nie tylko w kulturystyce, w ogóle w społeczeństwie to wielkie wyzwanie jest, prawda? Będziemy sobie dziecko mogli zaprogramować, bo wiadomo, który gen decyduje, że będzie piosenkarzem operowym, śpiewakiem operowym, a który, że będzie pływakiem, a który będzie super kierowcą wyścigowym. Więc jeśli do tego dojdzie i to się rozpowszechni, to po prostu rodzice będą sobie zaprojektowali, wybierać talenty dla dziecka, bym powiedział. A druga, no w naszych sportach to jest już, i to jest utajnione mocno, to jest sprawa miostatyny. Jest to substancja, która blokuje rozwój masy mięśniowej ponad normę, jaką twórca przewidział dla nas. I są te leki, nazwijmy to, czy preparaty blokujące miostatynę. Próbują na myszach, teraz tam na różnych krowach, te krowy tam zdjęcia widzieliśmy, krowa obłożona mięsem. No mało tego, że co gorsze, to w ogóle nie wymaga treningu. Można siedzieć przed telewizorem i będzie czysta tkanka mięśniowa beztłuszczowa rosła. To coś fantastycznego. Więc tak się boją no, kręgi medyczne, żeby to dostało się na rynek w sposób niekontrolowany, że to jest pozamykane w sejfach. Dlaczego? Dlatego też, że nie wiedzą jeszcze lekarze, jakie będą skutki uboczne. Bo wiadomo, że umięśnienie będzie rosło w fantastyczny sposób. Zresztą są osoby, znaczy dzieci młode, które mają zaburzony ten gen regulujący miostatynę i mają właśnie przerost masy ciała. Rozwinięcie masy mięśniowej, powiedzmy, jak teraz ci czołowi kulturyści wagi superciężkie mają tam nie wiem, 120 kg czy 130 w tych granicach. Przy wzroście około 170-175. No właśnie. Trzeba podkreślić. No więc powiedzmy, że miostatyna im pozwoli skoczyć na 180 kg. I będzie taki potężnie umięśniony facet, beztłuszczowy prawie, ważący 180 kg. Niestety, co się okazuje? Masa mięśniowa musi być przez organizm obsługiwana, czyli wszystkie inne organy organizmu muszą być tak samo dopasowane do obsługiwania tej wielkiej masy mięśniowej. I tu ani układ oddechowo-krwionośny, ani układ, nie wiem, oczyszczający nerki i tak dalej, czy inne, nie dadzą sobie rady z obsługą tak wielkiej masy mięśniowej. To będzie kolejne wyzwanie, nie wiem, czy kiedyś rozwiązane, czy przełamane, czy nie. Ale w każdym razie tutaj od tej strony na pewno nie da rady. Już widzimy tych kulturystów zawodowych, jak oni, prawda, poruszają się w szczycie formy tej startu na stronę, to chodzą jak roboty. Po prostu już nie jest w stanie organizm prawie tej masy obsługiwać potężnej mięśniowej. Natomiast masa tkanka tłuszczowa niestety zalega w organizmie. Wymaga bardzo małe tam jest obieg krwi. No jakiś tam jest, bo prawda, pobieranie kwasów tłuszczowych następuje. Ale jest to zupełnie co innego i można ważyć 400 kg, a nawet 500, jak widzimy tych ludzi takich super otyłych i oni żyją. No. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili był ktoś w stanie utrzymać przy życiu człowieka, który miałby 400 kg masy mięśniowej. Nie, to zupełnie nie da się po prostu.
Jak widzicie, tak jak mówiłem na początku tej rozmowy, no, pan Andrzej jest osobą, która ma nie tylko niesamowitą wiedzę na temat kulturystyki, jest prawdziwym pasjonatą tego sportu, ale do tego ma niesamowity dar opowiadania o tym. Jak będziecie kiedyś na jakichś zawodach w Polsce i będziecie słyszeli komentarze, to już poznacie ten głos na pewno. I bardzo często pan Andrzej, komentując zawody, w bardzo fajny sposób wplata jakieś takie ciekawostki historyczne odnośnie danej dyscypliny czy danego zawodnika. I to był też jeden, nie ukrywam, z głównych powodów, dla którego tak mi zależało, żeby z panem się spotkać, bo wiedziałem, że na pewno ma pan wiele ciekawych informacji do przekazania. No więc twarz już kojarzycie, głos też. Jak będziecie na jakichś zawodach, no to wiecie, kogo szukać. To ja panu bardzo dziękuję. Dziękuję za dzisiejszy wywiad i czekajcie na kolejne, bo to nie koniec.